ciekawych, znanych postaci. Rozumiem. Nowa prawica, bardzo proszę. Panie premierze, mówi pan ostatnio o kryzysie kapitalizmu, czy nawet o zmierzchu kapitalizmu. Ja tego troszkę nie rozumiem, bo w duchu kapitalizmu jest oszczędzanie, inwestowanie pieniędzy, pomnażanie kapitału w warunkach wolnego rynku. Tymczasem z czym mamy dzisiaj do czynienia w świecie zachodnim? Dodrukowywanie pieniędzy i zalewaniem pieniędzmi rynku w celu rzekomego stymulowania wzrostu gospodarczego. No przecież to jest czysty keynesizm i to nie ma nic wspólnego z kapitalizmem. Podobnie zadłużanie się państw jest ściśle związane z takim opiekuńczym modelem państwa, z szerokimi socjalnymi przywilejami różnych grup i taką roszczeniową postawą wielu grup społecznych. Więc raczej wygląda na to, że to niektóre poglądy szeroko rozumianej lewicy się skompromitowały. Dlaczego więc pan mówi o tym, że jest jakiś kryzys kapitalizmu? Ja używam określenia, że kapitalizm wszedł w zakręt. To jest także kryzys. Jeżeli pan spojrzy na destrukcję światowych finansów, to pan zobaczy, że ścieżka wyjścia jest wątpliwa. Ja wiem, że mówię to publicznie, wiem, że mówię to jako ekonomista, ale mówię to, bo trzeba zacząć poważnie o tym mówić. Otóż mówiąc kryzys kapitalizmu czy kapitalizm na zakręcie, ja nie mówię o tym, że on zniknie, czy że trzeba go zwalczać i usunąć, bo nie ma alternatywy. To dalej będzie kapitalizm z prywatną własnością, będzie to kapitalizm z wolnością gospodarczą, z wolnokonkurencyjnym rynkiem i tak dalej, bo nie ma zastępnika tej metody. Ale pan mówi, że to sprawa normalna, pieniądze, wydajność, tak, tylko że coś się stało w tej neoliberalnej fazie kapitalizmu. Co się stało? Uznano, że można się bogacić wielokrotnie szybciej, niż wskazują na to warunki wytwarzania i odpowiedników finansowych tegoż wytwarzania. I do czego doszło? Do świata derywatów, których wartość jest nie do zrównoważenia, bo ta wartość jest 20 razy większa niż roczny produkt krajowy brutto całego świata. A więc ta relacja wartości wytworzonej PKB i finansowego wyrazu jest kompletnie fałszywa we współczesnym. Panie premierze, czas na pierwsze z pytań spoza studia. Doktor Jarosław Flip.